Cześć, dzień dobry, witam Was wszystkich. Dzisiaj będę mówiła troszeczkę o zaufaniu, bo zaufanie jest bardzo ważną rzeczą w całym naszym życiu. Słuchajcie, zaufanie, czym jest tak naprawdę? No, każdy, kto zadał sobie to pytanie, no to wie, że jest ono trudne, tak? Po pierwsze, jest trudne do sformułowania, a po drugie, każdy inaczej z nas odbiera je. Dlaczego? Bo każdy jest po prostu inny i u każdego to sformułowanie będzie miało trochę inną regułkę. Według mnie zaufanie, na przykład w związku, jest podstawowym fundamentem do w ogóle zbudowania czegokolwiek. No bo ktoś uważa, że można zbudować związek bez zaufania, bez lojalności, przepraszam. Nie, nie da się, słuchajcie. Zaufanie jest kluczowe. W związku, w biznesie, w całym społeczeństwie, w rządzie. No po prostu, jak nie ma zaufania, to nic nie gra tak, jak powinno. Jeśli zaufanie jest, działa się szybciej i skuteczniej. Jest to w życiu, w związku, jest to w biznesie, słuchajcie. Są przeprowadzane różne badania, były. O tym, o jakich badaniach ja chciałabym Wam przekazać, to może zapraszam na mojego bloga, także wchodźcie na Uparta jak osioł, bo nie chcę tutaj za dużo mówić. Chciałam dzisiaj Wam przytoczyć taką historię nowojorskiego sprzedawcy, Jima. Dla mnie to jest naprawdę fajny przykład na to, że jednak warto ufać obcym, zupełnie obcym ludziom, żeby do czegoś dojść, żeby ponosić z tego jakieś korzyści dla samego siebie. Ja tak uważam. Słuchajcie, co zrobił Jim? No miał swój malutki sklepik z kawą i z pączkami. Tak. Sprzedawał kawę i pączki dla pobliskich biurowców, znaczy dla pracowników tych biurowców. W porze śniadania, w porze lunchu Jim miał bardzo dużą kolejkę klientów. Jednak co on zauważył? Że ludzie stojąc w tej kolejce, no, zniechęcali się, bo była ona naprawdę długa. No wiadomo, nie lubimy czekać, nie lubimy stać w kolejkach. No i niektórzy szli do konkurencji, tak? U innego sprzedawcy kupowali tą kawę, pączki, nieważne czyje były lepsze, czyje gorsze, czyje droższe, czyje tańsze, po prostu nie chciało im się czekać w kolejce. No i słuchajcie, na co Jim wpadł? Na bardzo fajny pomysł, choć jeszcze niedawno bym myślała, że szalony pomysł i pewnie niejedno z Was też tak pomyśli. Wymyślił sobie, że postawi na razie koszyk z banknotami, monetami i poprosi swoich klientów, żeby sami wkładali pieniądze za to, co zakupili u niego i sami wybierali sobie z tego koszyka resztę. Wielu z Was pomyśli, że pewnie był oszukiwany, okradany, głupi, szalony, no jak można na taki pomysł wpaść? Co się okazało? Spowodowało to, słuchajcie, podwojenie dochodów Jima, ale nie zwiększyło to jego kosztów, więc było to na plus dla niego, ale na plus też dla wszystkich ludzi, którzy u niego kupowali, ponieważ nie stali w naprawdę długich kolejkach. Ludzie, poza tym, że wkładali należne pieniądze za pączka, kawę, to wkładali dużo więcej. Nie brali swojej reszty, tylko bardzo często wkładali napiwki. Podwoiło to jego dochody i myślę, że to jest właśnie doskonały przykład na to, że w biznesie trzeba ufać sobie nawzajem. Ja w tym biznesie, w którym teraz jestem, też poznałam ludzi, którym początkowo tak nie ufałam, tak? Dopiero jak ich bardziej poznałam, zauważyłam, że tam naprawdę nie ma kogoś ważniejszego, kogoś mniej ważnego, kogo się nazwie nikim. Nie. Tam jest takie wsparcie, takie zaufanie. Każdy chce dla każdego dobrze. Jest naprawdę mega fantastycznie. Uwielbiam chodzić na te nasze wszystkie spotkania. Mam nadzieję, że będę uczyła się od mistrzów i że poprowadzą mnie. I wiecie co? Wierzę, że to zrobią, bo zaufanie jest kluczowe. Jest kluczowe we wszystkich aspektach naszego życia tak naprawdę. Gdybym kiedyś nie zaufała samej sobie, gdybym kiedyś nie zaufała mężczyznom po raz kolejny,
No i właśnie tym ludziom, z którymi teraz się spotykam, nie miałabym teraz wspaniałego mężczyzny, którego kocham ja, którego kochają moje dzieci, jesteśmy szczęśliwi. Nie byłabym osobą, która weszłaby w jakikolwiek biznes, a co dopiero taki. No i co? Nie realizowałabym się, stałabym w miejscu, a tu nie o to chodzi, prawda? Cały czas ja chcę spełniać swoje marzenia, cały czas mówię o tym, żebyście też je spełniali, ale przede wszystkim, jeżeli wy nie zaufacie ludziom, to nikt nie zaufa wam, a jeżeli nikt wam nie będzie ufał, szczęśliwi nie będziecie, spełniać marzeń nie będziecie. Tak naprawdę nie dojdziecie w życiu do niczego. Nie bójcie się ufać ludziom, bo to tylko ludzie. Jak ktoś zdobyjecie wasze zaufanie, okej, będzie inny, będzie następny. No bo wiadomo, jak ktoś raz je zawiedzie, to potem bardzo ciężko je odbudować. Nie traćcie na to czasu. Szukajcie ludzi takich, którzy chcą dla was dobrze. I tego wam z całego serca życzę, tak? Żebyście takich ludzi właśnie znaleźli, żebyście znaleźli się w takim gronie wspaniałych ludzi, jakim ja teraz jestem, żebyście wierzyli w siebie, wierzyli w to, co robicie i w to, że wasze marzenia mają sens i są do zrealizowania, słuchajcie. Wszystkich bardzo serdecznie zapraszam do mojego bloga. Tam bardziej szczegółowo opisałam właśnie, o co mi tak naprawdę chodzi z tym zaufaniem. Ja was pozdrawiam bardzo serdecznie i życzę wam miłego dnia. Pa!